Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Nie Ma. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania odcinka, w którym opowiem Wam o sprawie Kim Langwell. Kim zaginęła w Stanach Zjednoczonych w 1999 roku, a jej śledztwo ciągnęło się przez kilka dekad i sprawa dopiero co została rozwiązana. Jeżeli jesteście ciekawi, co stało się z Kim, to koniecznie zostańcie ze mną. Wiecie, że często zaczynam od przedstawienia Wam osoby, o której jest dany odcinek, ale czasami zdarza się tak, że tych informacji w internecie nie ma zbyt wiele i o Kim też niestety nie udało mi się za dużo znaleźć. Wiemy, że przez swoją córkę opisywana jest jako piękna, mądra i łagodna. Kimberly urodziła się 24 lutego 1965 roku i mieszkała w Beaumont w stanie Texas. Jest to miasto położone na wschód od Houston. Kim bardzo młodo została mamą, jej córka przyszła na świat 6 grudnia 1983 roku, gdy kobieta miała zaledwie 18 lat. Zawsze jednak mówiła, że ten dzień to były narodziny jej prawdziwej i najlepszej przyjaciółki. Dziecku dała na imię Tiffany, ale Kim zdawała sobie sprawę, że czeka ją trudna droga. Była samotną, młodą matką, która musiała połączyć sporo rzeczy. Kim miała jednak wsparcie przyjaciół i rodziny. Pracowała ciężko, często miała nocne zmiany, chodziła też do pracy w weekendy. Robiła po prostu wszystko, co mogła, by utrzymać swoją małą rodzinę. Na przestrzeni lat Kim była też w kilku różnych związkach, żaden nigdy jednak nie zamienił się w coś poważnego. W sumie to tak nawet niezbyt długo przed swoim zaginięciem zakończyła też właśnie jeden związek. Jej znajomi wspominają jednak, że zawsze szła do przodu. Te zerwania nie przygnębiały jej jakoś strasznie. W 1999 roku Kim pracowała w lokalnej rafinerii ropy naftowej. To tam poznała swojego nowego partnera, mężczyznę o imieniu Ken, i z nim była w związku w momencie swojego zaginięcia. I jak wspomina po latach rodzina Kim, to ten jej związek z Kenem to był pierwszy raz, gdy dziewczyna zdawała się podchodzić do jakiegokolwiek związku poważnie. Według jej przyjaciół zaczęła nawet nosić pierścionek, który miał przypominać zaręczynowy. Kim i Ken wybrali się razem nawet przed jej zaginięciem na takie mini wakacje do Meksyku. Ken miał bardzo dobrą relację z 15-letnią już Tiffany. No ale niestety, w lipcu 1999 roku wszystko, na co Kim bardzo ciężko pracowała, zostało jej odebrane, a jej rodzina i przyjaciele stracili jedną z najważniejszych osób w ich życiu. Był piątek, 9 lipca 99. Kim tego dnia była w pracy, zmianę skończyła o godzinie 17. O 17.15 zadzwoniła do swojej córki, by przypomnieć jej o planach na ten wieczór. Kim powiedziała Tiffany, że Ken przyjdzie do nich do domu i około 18.30 pojadą w trójkę na kolację. Kim dodała jednak, że nie wróci do domu od razu, bo musi jeszcze coś załatwić na mieście. 6 miesięcy wcześniej, tak jak już Wam wspomniałam, Kim zakończyła swój dość długi związek z mężczyzną o imieniu Terry Rose. I Kim powiedziała właśnie córce przez telefon, że musi do niego pojechać na chwilę, ale obiecała Tiffany, że nie zejdzie jej długo. Po tym telefonie Kim już nigdy do nikogo się nie odezwała, z nikim nie rozmawiała, nikt więcej już jej nie widział. O godzinie 18.30 Ken i Tiffany nadal czekali, aż Kim wróci. Wszyscy byli głodni, nie mogli doczekać się już tej kolacji i miłego piątkowego wieczoru. Minuty jednak mijały. Te minuty szybko zamieniały się w godziny, a Kim nadal nie wracała do domu.
Zarówno Ken, jak i Tiffany próbowali się z nią skontaktować, dzwonili na jej telefon komórkowy, ale kobieta od nich nie odbierała. Tiffany w końcu postanowiła więc zadzwonić do byłego chłopaka swojej mamy, no bo przecież wiedziała, że Kim poszła do niego po pracę. Terry odebrał, ale powiedział 15-latce, że owszem, faktycznie. Jej mama wpadła na chwilę, ale zdążyła już sobie pojechać. Gdy dowiedział się, że jeszcze nie wróciła do domu, to Tiffany słyszała po jego głosie, że się zdenerwował, ale nigdy na żadnym etapie nie zaproponował pomocy. Po tej, możemy sobie powiedzieć, dziwnej rozmowie z Terem, Ken i Tiffany postanowili, że dalej jeszcze chwilę poczekają na Kim, mając po prostu nadzieję, że być może coś się zatrzymało. Może na drodze był wypadek i stała po prostu w korku. Nikt jeszcze na tym etapie nie zakładał, że stało się coś złego. No ale kiedy nadeszła 22 i Kim dalej nie było w domu, to Ken postanowił, że wyjdzie i jej poszuka. Tiffany została w mieszkaniu na wypadek, gdyby jej mama wróciła, a Ken przemierzał ulicę w poszukiwaniu swojej dziewczyny. Mężczyzna sprawdził wszystkie bary, które lubiła odwiedzać Kim. Szukał też na parkingach i pod sklepami. O 22:30 odnalazł jej srebrnego Nissana Altima z 1994 roku. Ken zwrócił uwagę na samochód, bo był on jednym z nielicznych pozostawionych na parkingu jednego z lokalnych centrów handlowych. Ken próbował zajrzeć do samochodu, chciał sprawdzić, czy Kim jest w środku, ale kobiety w pojeździe nie było. Mężczyzna nie wiedział zbytnio, co ma tak na dobrą sprawę myśleć. Samochód był zaparkowany zupełnie normalnie. Stał na wyznaczonym miejscu parkingowym. Pomyślał, że być może samochód się popsuł i Kim poprosiła jedną ze swoich koleżanek o pomoc. No ale jeśli tak było, to dlaczego do niego nie zadzwoniła? Dlaczego nikogo o tym nie poinformowała? Ken jednak kurczowo trzymał się różnych scenariuszy, które mówiły o tym, że kobieta jest bezpieczna, bo nie chciał po prostu dopuścić do siebie najgorszego. Nie chciał nawet myśleć, że Kim mogło się coś stać. Mężczyzna więc ponownie postanowił zaczekać. Postanowił nie zgłaszać jeszcze jej zaginięcia. Postanowił nie dzwonić na policję. Uznał, że poczeka z Tiffany do rana. O godzinie 8 następnego dnia, czyli to już nam się robi 10 lipca, Ken raz jeszcze pojechał na ten parking i sam po latach wspomina, że liczył wtedy, że samochodu już tam nie będzie. Liczył, że Kim po prostu po pojazd wróciła, znalazła pomoc i samochód na przykład odholowała. No ale jak się pewnie domyślacie, tak nie było. Samochód dalej stał w tym samym miejscu, no i wówczas Ken w końcu postanowił zadzwonić pod numer alarmowy. Policjanci przyjechali na miejsce i od razu rozpoczęli oględziny. Patrzyli, czy wokół samochodu nie ma jakichś śladów, jakichś dowodów. Szukali krwi, szukali śladów walki, ale niczego takiego nie znaleźli. W środku samochodu też niczego podejrzanego nie zauważono. W samochodzie dalej znajdowała się torebka Kim oraz kluczyki i to zasugerowało policjantom, że kobieta raczej nie uciekła, bo gdyby tak było, to raczej torebkę wzięłaby ze sobą. Sprawdzono kamery monitoringu, które były zamontowane w środku tego centrum handlowego, ale policjanci na nagraniach ani razu nie zauważyli Kim. Kobieta nigdy nie weszła do żadnego ze sklepów. Niestety w 1999 roku nie było kamer, które obejmowałyby ten parking samochodowy. Nie dało się więc stwierdzić, czy kobieta sama zostawiła samochód, czy ktoś to zrobił za nią, czy ktoś z nią był. Nie dało się też stwierdzić, o której godzinie na ten parking przyjechała. W toku śledztwa przesłuchano jej znajomych oraz rodzinę, ale nikt nic nie wiedział. Nikt ostatnio z kobietą nie rozmawiał, nikomu się z niczego nie zwierzała, nie mówiła, że ma zamiar gdzieś wyjechać. Ostatni telefon, jaki wykonała, był do Tiffany. Kobieta też nigdy już po tym 9 lipca nie użyła swoich kart kredytowych. Każdy, kto znał Kim, wiedział, że coś musiało się stać. Jej całe życie kręciło się wokół jej córki
i nigdy nie zostawiłaby jej samej. Naturalnie więc policjanci zaczęli się zastanawiać, czy był w jej życiu ktoś, kto chciał ją skrzywdzić. I według rodziny kobiety odpowiedź niestety brzmiała tak. Pierwszą osobą, która przychodziła wszystkim zapytanym na myśl, był Terry. Policjanci naturalnie więc chcieli go przesłuchać, bo nie dość, że przewijał się w zeznaniach osób, które były z kobietą blisko, to jeszcze z tego co wiemy był ostatnią osobą, która ją widziała. No i ogólnie Kim i Terry mieli burzliwą przeszłość. Nikt nie miał o Terrym nic dobrego do powiedzenia, nikt go nie lubił. Opisano go jako obsesyjnego, zaborczego i agresywnego. I ogólnie początkowo wydawał się dość fajnym i sympatycznym chłopakiem. Gdy Kim zaczęła się z nim spotykać, to prowadził firmę, która zajmowała się złomowaniem samochodów i szło mu naprawdę dobrze. No ale im dłużej Kim z nim była, to na jaw wychodziły coraz to bardziej agresywne zachowania mężczyzny. Jeśli chodzi o przykłady, to na przykład Terry był bardzo kontrolujący. Gdy Kim wychodziła ze znajomymi, to wydzwaniał do niej dosłownie co 5 minut i ciągle pytał, za ile ma zamiar wrócić do domu. Tiffany zeznała, że nigdy nie lubiła Terego i jej mama doskonale o tym wiedziała. Wspomniała, że był natarczywy, zawsze chciał mieć nad wszystkim kontrolę. Był po prostu toksyczny. Kim zwierzyła się kiedyś swojej bliskiej znajomej, że mężczyzna próbował ją kiedyś dusić, i dusił ją aż do momentu, w którym straciła przytomność. Powiedziała tej znajomej też, że jeśli kiedykolwiek coś jej się stanie, to żeby pamiętała, że Teremu trzeba przyjrzeć się bliżej. No i ogólnie niby Tery i Kim się rozstali, ale mężczyzna dalej próbował kontrolować pewne aspekty jej życia. Już wcześniej podpiął ją na przykład do swojego planu komórkowego i dzięki temu widział na bilinkach, które przychodziły oczywiście do niego, do kogo i o której Kim dzwoni. Potrafił też przyjechać do niej do domu bez żadnej zapowiedzi i dać trochę gotówki. Czasami płacił też za jej rachunki, czy to za prąd, czy to za gaz, mimo że kobieta nigdy go o to nie prosiła. Kim miała jednak nadzieję, że jeśli będzie dla Terego miła, a jednocześnie też będzie starała trzymać go na dystans i nie da się wyprowadzić z równowagi, to on w końcu sobie kiedyś odpuści, znajdzie kogoś innego, a ona się od niego uwolni. Gdy policjanci dowiedzieli się tego wszystkiego, to naturalnie chcieli Terego jeszcze szybciej przesłuchać. No i mężczyzna został wezwany na komisariat policji i podczas przesłuchania przyznał, że ogólnie ich związek faktycznie był burzliwy. Dodał, że mocno się kłócili i też przyznał, że kilka razy doszło między nimi do przemocy. Mężczyzna potwierdził też, że ich związek oficjalnie zakończył się 6 miesięcy wcześniej. Dodał jednak, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Kim. Policjanci spytali się go, co kobieta robiła w jego domu w dniu zaginięcia i Terry zeznał, że skontaktował się z nią, bo potrzebował pomocy. Był w trakcie remontu i potrzebował pomocy przy powieszeniu kilku desek, no i po prostu chciałby ktoś mu te deski przytrzymał, gdy on będzie je przykręcał. Mężczyzna zeznał, że Kim była u niego przez zaledwie 20 minut, a później wyszła, wsiadła do samochodu i odjechała. Dodał, że później w domu był sam, z nikim nie rozmawiał, nikt do niego nie przyszedł i to też oznaczało, że nikt nie mógł potwierdzić jego alibi. Terry z domu wyszedł dopiero o godzinie 21:00, i udał się wtedy do klubu bilardowego. Policjanci postanowili zdobyć nakaz przeszukania jego domu. Na posesji ogólnie znajdowało się kilka budynków, ale policjanci nigdy nie znaleźli żadnych śladów przestępstwa. Szukano krwi, szukano nasienia, śladów walki, ale niczego takiego niestety w 99 nie udało się odnaleźć. Wydawało się więc, że Kim po prostu rozpłynęła się w powietrzu. No i tak śledztwo szło do przodu. Kolejną osobą, którą podczas śledztwa przesłuchano, był naturalnie Ken. Mężczyzna został uznany za osobę podejrzaną, ponieważ śledczy wiedzieli, że często za zbrodnią stoją najbliżsi ofiary. Uznali, że być może mężczyzna był zły, że Kim postanowiła spotkać się ze swoim byłym. Ken jednak dość szybko został wykluczony z kręgu podejrzanych i nigdy podejrzanym się już więcej nie stał.
No i oczywiście śledztwo posuwało się powoli do przodu, funkcjonariusze dowiadywali się nowych rzeczy i w ten sposób pojawiła się na horyzoncie kolejna osoba, która mogła być potencjalnym podejrzanym i o tej osobie jeszcze Wam nie wspomniałam. Frank McCormick był przełożonym kim w pracy i się w niej podkochiwał. Frank miał żonę, ale to niezbyt mu przeszkadzało. Często flirtował z Kim, pisał do niej nawet listy miłosne. Kim bała się, że jeśli powie mężczyźnie, że te jego zaloty jej się nie podobają, to szybko straci pracę, a tego nie chciała i po prostu nie mogła sobie na to pozwolić. Frank na przestrzeni lat napisał do Kim dosłownie dziesiątki listów. Wszystkie te listy się zachowały i policjanci byli w ich posiadaniu. Praktycznie w każdym napisanym liście mężczyzna wyznawał jej miłość, próbował przekonać ją, że ona też na pewno coś do niego czuje, że powinna dać mu szansę. Pisał, że przejeżdża koło jej domu nawet 20 razy w tygodniu. Policjantom naprawdę wydawało się, że Frank ma na punkcie Kim obsesję. Policjanci zastanawiali się też, czy być może Kim zebrała się w końcu na odwagę i powiedziała mu, że nic do niego nie czuje, że też czuje się niekomfortowo w jego towarzystwie, a może powiedziała mu, że powie o wszystkim jego żonie. I może to Franka tak zezłościło, że postanowił kobietę porwać, a może i nawet pozbawić ją życia. I to dla śledczych miało sens, bo przecież Kim zaginęła zaraz po wyjściu z pracy. Może więc to Frank się na nią zaczaił. Ken zeznał też, bo przypominam, że Ken pracował razem z Kim, że Frankowi nie podobało się, że ci się spotykają. Był o to podobno nawet zazdrosny i mówił o tym otwarcie. Detektywi uważali więc, że Frank miał motyw i możliwość porwania Kim. Mężczyzna został poproszony więc o stawienie się na komisariat i tam został przesłuchany. Frank zeznał, że faktycznie Kim mu się podobała, ale to nie było nic poważnego. Nie przyznał się też do pisania listów miłosnych, ale mówił, cały czas powtarzał, że nie miał powodu, żeby chcieć ją skrzywdzić. Jeśli chodzi o alibi, to Frank pokazał władzom paragon ze sklepu spożywczego wystawiony o godzinie 18:56, 9 lipca. Dalej więc nie wiemy, co działo się z mężczyzną od godziny 17 do tej prawie 19, no ale przynajmniej miał jakiekolwiek alibi, bo Terry na przykład nie miał żadnego. Frank zeznał też, że zatrzymał się w tym sklepie, bo musiał zrobić małe, szybkie zakupy, bo później organizował u siebie turniej pokera. Przyszło do niego wówczas 8 osób. No i wszyscy ci jego znajomi potwierdzili później śledczym, że faktycznie mężczyzna przez cały czas był z nimi i że zachowywał się zupełnie normalnie. Frank został więc wstępnie wykluczony z kręgu podejrzanych, ale to oznaczało, że policjanci dalej nie mieli pojęcia, gdzie może być Kim. Poszukiwania więc trwały dalej. Rodzina naciskała na śledczych, media nagłośniły sprawę. Wszystkie dostępne wskazówki prowadziły do Terego, ale tak jak mówię, to były tylko poszlaki. Śledczy nie umieli znaleźć żadnych konkretnych dowodów, które faktycznie powiązałyby mężczyznę z zaginięciem Kim. Kilka pracowników Terego zgłosiło się nawet na policję i zeznało, że widzieli samochód Kim pod domem szefa, ale o tym na dobrą sprawę policjanci oczywiście już wiedzieli, bo to, że Kim była u swojego byłego chłopaka, zostało przecież oficjalnie potwierdzone. Pracownicy zeznali, że samochód kobiety był tam od godziny 17:50 do 18:20, a później po pojeździe nie było już śladu. Inny świadek, który chciał pozostać anonimowy, zadzwonił na policję i zeznał, że widział lawetę należącą do Terego pod centrum handlowym o godzinie 18:45. To sugerowało, że mężczyzna najprawdopodobniej sam podrzucił tam samochód. No ale niestety, w tamtym momencie w 99 i też na początku lat 2000 śledczy nie mieli przeciwko mężczyźnie wystarczająco silnych dowodów. Wszystkie zebrane dowody to były dowody poszlakowe, ciała Kim nie udało się odnaleźć i władze o nic nie mogły mężczyzny oskarżyć. I tutaj świadomie mówię, że ciała Kim, bo policjanci ogłosili, że uważają, że Kim najprawdopodobniej nie żyje i że ktoś był właśnie zamieszany w jej śmierć, że ta śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych.
Przez następne kilka lat śledczy dalej próbowali odnaleźć ciało. Rodzina Kim dalej liczyła, że w końcu dostaną jakąś odpowiedź. Siostra Kim założyła nawet stronę internetową, na której informowała o postępach w śledztwie. W 2002 roku, 3 lata po zaginięciu Kim, Terry uznał, że świetnym pomysłem będzie nękanie Tiffany i wypytywanie ją o Kim. Jeżeli chodzi o samą Tiffany, to dziewczyna w międzyczasie skończyła szkołę średnią, później wyszła za mąż i wyprowadziła się z miasta, przeprowadziła się do innego miasta. Tiffany była po prostu zmęczona śledztwem, była zmęczona ciągłymi pytaniami i sama przyznaje, że w końcu zaczęła po prostu mówić, że mama zmarła dawno temu. 8 lat po zaginięciu Kim do sprawy przydzielono nowy zespół detektywów. Wszyscy mieli nadzieję, że zespół spojrzy na sprawę świeżym okiem i być może odkryje coś, co poprzednia ekipa przeoczyła. Na przestrzeni lat media co jakiś czas przypominały o zaginięciu Kim. Różne organizacje drukowały też i rozwieszały ulotki informujące o jej zaginięciu. W kwietniu 2024 roku wyemitowano odcinek, w którym poruszono sprawę Kim. W 2024 ponownie też przesłuchano Franka. Mężczyzna bez żadnego problemu zgodził się po raz kolejny przyjść na komisaria. Dalej twierdził, że tak w sumie to jego flirtowanie z Kim było zupełnie niewinne. Policjanci tym razem bardziej przycisnęli go o te listy miłosne, które do niej pisał i mężczyzna wówczas stwierdził, że to było tyle lat temu, że nie ma co tego w ogóle roztrząsać. Był głupi i podrywał osobę, która dla niego pracowała. To tyle. Terry z kolei od ponad 20 lat odmawiał rozmowy ze śledczymi i gdy policjanci pojawili się pod jego domem w 2024 roku, to mężczyzna postanowił wymknąć się nagle tylnymi drzwiami. Całe szczęście policjanci to zauważyli i Terry został zatrzymany, no bo przyznacie, że to trochę dziwne, że ucieka. No i gdy mężczyzna znalazł się na komisariacie po tych wszystkich latach ponownie, to znowu zeznał, że faktycznie 9 lipca Kim była u niego, czuła się wówczas dobrze, była w dobrym nastroju. Policjanci uważali jednak, że Terry po tych latach zachowuje się bardzo dziwnie. Był spięty, nie patrzył funkcjonariuszom w oczy. Śledczy więc postanowili go podejść i spróbować trochę innej metody. Poprosili go, by opowiedział im, co on myśli, że stało się z Kim. Terry wówczas się ożywił i powiedział policjantom, że przecież w 99 ona spotykała się z jakimś nowym facetem. I policjanci od razu zauważyli, że Terry dalej o to jest zły. Jakby ta jego złość była skierowana na to, że Kim była z kimś innym w związku. Terry zeznał, że po rozstaniu próbował dać Kim przestrzeń, ale to przeczyło temu, co mówili przez ostatnie lata dosłownie wszyscy inni. Później jeszcze zaprzeczył swojemu pierwszemu zeznaniu i powiedział, że nigdy jej nie uderzył i że ich w związku nie było przemocy. Co jednak było najbardziej alarmujące, to to, że Terry powiedział, że tamtego wieczoru do Kim się do niego odezwała i powiedziała, że musi do niego przyjechać po rzeczy, które zostawiła wcześniej. A przypominam Wam, że początkowo mężczyzna powiedział, że to on zadzwonił do niej, bo potrzebował pomocy przy remoncie. I chyba po prostu Terremu się zapomniało, co powiedział podczas pierwszego przesłuchania. I naprawdę nie wiem na jakiej zasadzie i czemu prokuratura uznała po latach, że tym razem dowody poszlakowe są wystarczające i że wystarczą do oskarżenia Terego o morderstwo. I nie wiem dlaczego nie można było tego zrobić wcześniej. No ale nieważne. Ważne, że w 2024 roku prokurator uznał, że Tery próbuje coś ukryć, że jest jasne, że miał największy ze wszystkich motyw i wiadomym było, że był ostatnią osobą, która widziała Kim żywą. I ja nie mówię, bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że śledczy odkryli jakieś nowe dowody, o których dla dobra śledztwa nie poinformowali opinii publicznej i najprawdopodobniej tak po prostu było. Wiemy też na pewno, że w marcu 2024 roku na policję zadzwonił świadek, który przekazał, że Terry przyznał mu się kiedyś do zamordowania Kim i do pochowania jej na swojej posesji i być może śledczy oraz prokurator wykorzystali tę właśnie informację. No i wydaje się, że właśnie dzięki tej informacji śledczym udało się uzyskać kolejny nakaz przeszukania.
10 czerwca 2024 roku Departament Policji uzyskał nowy nakaz. Przeszukanie posesji i przynależących do niej budynków rozpoczęło się jeszcze tego samego dnia. Do akcji włączyło się kilka agencji, w tym m.in. FBI. Na miejsce przywieziono radar penetrujący grunt. 13 czerwca pod betonową podłogą w jednej z sypialni odkryto brak prętów zbrojeniowych. Po ostrożnym usunięciu betonu śledczy odkryli szkielet. Wydawało się, że po 25 latach w końcu policjantom udało się odnaleźć Kim. Odkrycia dokonano o godzinie 3 nad ranem. Wiemy, że znalezione szczątki były owinięte w koc. O godzinie 18:15 Terry Rose został oficjalnie aresztowany i oskarżony o morderstwo. Sprawa oczywiście, jak sami widzicie, jest świeża i nie było jeszcze procesu, nie ma więc też i wyroku. Terry obecnie przebywa w więzieniu, z którego teoretycznie mógłby wyjść po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 miliona dolarów, to jednak do dzisiaj się jeszcze nie wydarzyło. Wiele osób uważa, że Terry po prostu przyzna się do winy i oszczędzi wszystkim procesu, no ale jak będzie faktycznie, to na to musimy jeszcze poczekać. Z jednej strony rodzina kobiety bardzo chce się dowiedzieć, dlaczego Terry postanowił pozbawić Kim życia, ale z drugiej strony nie wiedzą, czy chcą przechodzić przez cały długi proces i czy chcą przeżywać tą tragedię jeszcze raz. Uznałam, że warto jednak opowiedzieć Wam o tej sprawie, bo mimo że procesu i wyroku jeszcze nie było, to wszyscy doskonale wiedzą, kto jest odpowiedzialny za porwanie oraz śmierć Kim. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.